To jest, to jest niespotykane, tak? dlatego że generalnie zawód pedagog cyrkowy nie istnieje i to też jest jedna z zadań naszej fundacji, którą chcemy doprowadzić do końca, aby zawód pedagog cyrkowy był wpisany do rejestru zawodów w naszym kraju. Nasz system w Różanym Stoku, także w mojej pracy, opiera się na trzech jakby filarach: wiara, rozum i miłość. I my się tym kierujemy. Pracować w takim razie z takimi dziećmi? Jak nawracać. Z uśmiechem, z miłością, z radością. Mhm. Dać im Ale właśnie... Ale przez to, że, że jest uśmiech, jest ta radość, to nagle nabiorą chęci chodzenia do szkoły? Szukać mocnych stron. Tylko w myśl zasady. Jeżeli jest ci z tym dobrze, mhm. rób tego więcej. A jeżeli jest ci z czymś źle, to unikaj tak? tego robienia. Chciałabym, aby... Yy... Szkoły troszeczkę zmieniły. To, to takie ogólnolotne moje, ale to, to też do tego dążymy, żeby mhm. zmieniły e, podejście do ucznia. Dlatego też mówię dużo o relacji, że to jest mega ważne. Umiesz żonglować? Trzema piłkami. Trzema piłkami umiesz żonglować. Chociaż, możemy właśnie nauczyć się jak o, o to chodzi. Tak? Będziemy żonglować. Będziemy żonglować, pewnie. No, tak ja sobie wezmę żółte. Hop, hop. I jeszcze rytm. Bo żonglerka też jest rytmem. Hop, mhm. hop, hop. Hop. Jeszcze raz? No dobra, ostatni. <grymne> hop, hop. <grymne> no dobra.